Ty się prezentujesz, nie wstydzimy się za ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. I kolejne pytanie od Moniki o siatkarskie marzenie Alecha Akrema. No a co? No najpierw kiedy przyjechał to w Rzeszów, teraz marzenia były wygrać Puchar Polski, no niestety nie wyszło i teraz drugie marzenie to wygrać Plus Ligu i wszystko, myślę, że wszyscy chcieliby wszystko zrobić dla tego, żeby wygrać, no i zobaczymy co będzie na playoffach. No miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Takie pytania bardzo podobne. Co sądzisz o rzeszowskich kibicach i jak oceniasz poziom kibicowania w Polsce? Dziękuję bardzo rzeszowskich kibiców, że naprawdę stworzyli bardzo dobrą atmosferę w hali i naprawdę, że przyjemno grać, kiedy przy takiej atmosferze i chcesz wszystko zrobić na 100%, żeby wszyscy kibice byli zadowoleni od tego rezultatu, od siatkówki, co oglądali. Tak, nawet jeśli kiedyś i przegrywasz, no z walką. I dziękuję bardzo za taką dobrą atmosferę. A po kibiców wszystko Polski, naprawdę, że myślę, że najlepsze to w Rzeszowie. No, nie dziwię się wcale, ale bardzo ciekawe pytanie. Co byś zrobił, gdybyś otrzymał propozycję otrzymania polskiego obywatelstwa? Co pewnie łączyłoby się z możliwością gry w polskiej reprezentacji? To jest bardzo modny temat, bo jak pewnie wiesz, w różnych dyscyplinach sportu, nie tylko w Polsce, ale właściwie we wszystkich krajach, to jest teraz taki bardzo modny proces. No nie wiem dlaczego tak wszyscy gadać z polskim obywatelstwem. Mam białoruskie obywatelstwo i to szczęście i nie chciałbym niczym drugim gadać, że to po prostu nie trzeba. To w takim razie, jeśli nie o polskim obywatelstwie, to o polskim jedzeniu. Gosia pyta, jakie lubisz polskie potrawy? Nie, ja tylko wiem flaki polskie, no ja ich nigdy nie jem. A tak kuchnia, to samo jedzenie, jak i na Białorusi, i nie ma takiej dużej różnicy, jak było tam w Grecji, ciekawych jakichś blюд. I bardzo podobne, i tak samo mnie podoba i tutaj wszystko.